robotyzacji i przede wszystkim sztucznej inteligencji, coraz więcej procesów nie wymaga ludzi. No, już duże koncerny technologiczne zwalniają masę ludzi. Jeszcze półtora roku temu pracy w IT było od cholery, była bardzo dobrze płatna i w zasadzie to się tylko ludzie, jakby to powiedzieć, jak ktoś był nie, na przykład programistą, to myślał, że złapał i w praktyce złapał Pana Boga za nogi w tym znaczeniu, że bardzo dobra pensja, de facto skakali koło człowieka i wręcz prosili się, żeby przyszedł, tak? A teraz największe korporacje, dajmy to z branży IT, zwalniają ludzi. Tam na drugi do tysiące ludzi. W związku z tym płace w IT spadły o kilkadziesiąt procent. Znaleźć pracę jest bardzo ciężko, a już zaczynają, no, tak już się dzieje. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja to zabiera te miejsca pracy. Dodaj sobie do tego to, że za chwilkę będziesz miał autonomiczne samochody. To jest kwestia 2-3 lat. Dobra, to koniec. W związku z tym